Hej jesieniary, tu znowu Harry, a konkretniej to Hermiona, Ron i Poziomka. Oto kolejny odcinek z gry Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza. Druga, przepraszam. Czy to był szczur? Nie, to świetliki, moi drodzy. Powiem wam tak. Trochę testuję ustawienia mikrofonu. Mam go dalej niż powinna mieć. No normalnie na takich próbach głosu brzmiało to spoko. Zobaczymy, jak będzie tutaj to wyglądało. I tak musimy zdobyć kiełbasy Liszka. Myślałam, że powie kiełbasę. Więc mam nadzieję, że jakość audio nie będzie taka super zła. Ja sobie pogrywam w Portiera Pottera. Przestańcie. Atakują zamek. Pośpieszmy się. Dubi 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 du. Wiecie, że się nie skupiłam i się tak zastanawiam, czy to jest jakiś labirynt. Świetnie mi poszło. Nie pomyślałam o tym. Ej, a to jest takie, że... Nie, tutaj nie ma, że tak jak F klikniesz i ci pokazuje patronus drogę. No kurde, wiecie co? To z pasją się speedowało? O, poszłam dobrze. Lepiej uważaj. Te korytarze są naprawdę stare. Nie upuść Horcruxa. Świeć różdżką. Odstraszę je. Przez chwilę myślałam, że ja w ogóle będę ten... sterowała Ronem. Oszukali mnie. Tak. Okej, okay, wiecie, ja już myślałam przez pewną chwilę, że będę musiała czekać, aż one do mnie podejdą, żeby się nimi bić. Bułka z mleczkiem. Chociaż mówi się inaczej. Chyba kaszka? Ej, ale tu jest słabe światło. Dzięki, Ron, że mi świecisz. A ja i tak sobie rozjaśniłam grę. Nie podoba mi się to. Typowe. Ja otworzę te drzwi. Pilnuj tylko. Potrafisz? No chodźcie. I'm ready. Rzucaj zaklęcia. Spoko. Fortecę sobie tutaj konkretną strzeliłam. No i git. Ron. O, dzięki. Czy możemy iść dalej? Tak. No, wreszcie. Doskonale. Myślałem, że się nie otworzy. To ma być ślepy zaułek, czy... Dobra. No dobra, ja to wiem, Hermiona. Ja cię, kobiety. Problemy o wszystko. Na pewno dawno nie widziani krewni Aragoga. Ta. Nie, Ron, to pająki, a nie akromantule. Nie odchodź za daleko w mrok. Nie pytają mnie o imię. Walczę z ostrym cieniem mgły, człowieku. Uwaga! Te napisy. Nrr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 
obrzydliwość! Dzięki. Aż mi się przypomina, jak grałam w Madagaskar. I tamto dopiero były obrzydliwe. Te są jeszcze znośne. Gdzie? Gdzie ty to widzisz? Zacznij rzucać zaklęcia, gdy tylko uznasz to za stosowne, Hermiono. Może już teraz? Już. Człowieku, ja pierwsze muszę takiego gada, chciałam powiedzieć gadzioszka, namierzyć. Chodź, Ron. Ron Weasley po lewej na górze jego pasek życia. A tu tak nagle spada, bo go zostawiłam. Nie wiem, ale ładnie mi idzie zbieranisko. Ja nawet tego nie planowałam, kurde. Z takimi... Węże, klauny! Ło!
Dobra, potem się zajmę tym. Bo już nawet nie pamiętam, jakie miałam inne zaklęcie, a miałam. Aha, czekajcie. Expelliarmus, Drętwota, Expulso. Okej. Pełno pająków, Hermiono. Naprawdę nie chcę tu się szwendać. Hermiona, ja mam nadzieję, że ciągle idę do przodu. Więc nawet mnie nie denerwuj, kobieto, jeżeli ja robię kółko, to się wkurzę. Ale wątpię, żebym robiła kółko. Nie zostawiaj mnie! No to biegnij szybciej. Trzeba było nie spać na WF-ie. Ja wiem, że my mieliśmy w szkole tylko Quidditcha. Kurde. Ale no. Chodź tu. No. Co ja się będę? Hermiono, tam coś jest. Pająk, mój drogi. A skąd to... wiesz? Cofnij się! Jak to zasuwa? Niesamowite, że tyle mi się udało otworzyć. No, szok. Obrzydliwe. Spojrzałam mu w oczy. Gdzie on jest? Zostawcie go! Sorry. Ron, zrób to! Ale to nagle tak dreptać zaczęło, moi drodzy. Musicie mi to wybaczyć. No kurde, dostaję takiego motorka. Ale motorek. Ja nawet nie słyszę tego. Wow. Aż mnie to zabolało. Całe szczęście. Te rzeczy są okropne. Tutaj nic. No Ron współczuje ci, że musisz ze mną chodzić. I dosłownie, i w przenośni. Kiedy ty się tu zespełniłeś? Już mam zwidy. Mam konkretne zwidy. Ta. Nie odchodź za daleko, bro. Ta. Komnata jest zamknięta. Kończmy z tym. Jak ją znajdziemy. W ogóle niewygodne jest to zaklęcie. Wolałam poprzednie. Ale oni każą mi wykorzystać to. Eksploruję. Widziałam tam przejście jak coś. Spokojnie. Byleby nie dopadły Rona wcześniej. Fajne jest to, że je słychać, a nie wiadomo skąd. To jest cool. Dawaj to światło. Czarno to widzę, że cię obronię. Kurczę, to nie będzie łatwe. No. Jakiś plan? Dobra, tylko pośpiesz się. O! O kurde! Ron! Ja dam sobie radę. Kurde! Ej, ale od którego momentu miałam punkt kontrolny? Dobra, jeszcze raz. Przynajmniej ma więcej życia. Teraz już dam radę. Ale wiecie co? To jest straszne... Nie zostawiaj mnie! Dobra, tam. Chyba, że tu już będzie ta komnata. To się ucieszę, ale wątpię. Komnata jest naprawdę zamknięta. Nie! Ej, to spoko. Łatwo. To nawet lepiej. Dawaj szybciej. Zanim on tu przyjdzie, to jak kawy się napije? Czy niezbyt? Wolę nie ryzykować. Albo dobra, uda mi się. Expulso! Aha, dobra. Pisaliście mi, że im mam mniejsze ten, czy tam większe, to tym ciężej mi będzie w nich trafić. Było coś. Prawie gotowe. Biorę wasze uwagi do siebie. Już nie pamiętam, jaka była tego logika. No ale ja żyłam, o co chodzi. Nie przytoczę, że... im chyba kółko jest większe albo właśnie mniejsze, tym gorszy mam punkt trafienia, nie? No nie. Kurde! Ron, a mógłbyś też się ratować? I czemu ja tutaj dbam o życie Rona, a nie moje? Wow.
Dajcie mi się zastanowić, bo nie umiem myśleć. Zamknij te drzwi. Co to jest? Nie, 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 nie. Fakt. Teraz się zamknęły. Ja cię się przestraszyłam. Ja cię. Jakie to musi mieć dopiero wielkie odwłoki? Mi też. Punkt kontrolny, proszę. Proszę, proszę, proszę. Ja będę walczyła z tym dziadostwem. Nigdy nie zaszedłem tak daleko. Tu Harry uratował Ginny. I zabił bazyliska. No, nagle Ron, chill. Utopia. A ja chciałam, żeby tak epicko było. Żeby z nim tak iść z innej kamery, ale się nie da, przepraszam. Aż mi się przypomina ten dokument na HBO, jak była to dla nich ciężka scena do nagrania. Hermiono, zrób to. Zrób to, Hermiono. Okej. Okay. To nie ma sensu! Nogi, Hermiono! Fajny, fajny. Powiem wam tak, podoba mi się taka niby minigierka, ale ten korytarz nie był taki długi. Oj, nie był! Nie był! No, ale dobra. Niekończący się ten korytarz. To tak samo jak pas startowy w Szybkich i Wściekłych. Yeah! Fan serwis jest przeszczęśliwy. Ja myślałam, że ja będę musiała walczyć z tym pająkiem. Buntuję się, to jest mój bunt. Roxana Węgiel chyba miała taką piosenkę. To niech to tym razem śpiewa McGonagall. Nie mogę uwierzyć, że McGonagall chce, byśmy wysadzili drewniany most. Oj tam, oj tam. Ale to był wielki mutant pająk. Ciągle o nim myślę. Myślałam, że on mi się zaraz rzuci na twarz. Jestem z Simusem. Postaram się. Jestem przeszczęśliwa. Czekałam na to całe 7 części. Podłóż ładunki, Simusie. Neville będzie pilnować cię z mostu. No spoko. Damy radę. Pod mostem, ta. Będę cię osłaniać stąd, stary. Lepiej już idź. Ech. Co robi Tab? Kontyń go! Uważaj, Simusie! Nie masz szans! Ukryj się! Zobaczę, czy dam im radę. Jak powiem, biegnij! Leć za następną osłonę! Mam go! Dobra, nie powiedział biegnij, ale mam to w nosie. Dobra, teraz już wszystko wiem. Mają rozmach, ale już wszystko wiem. Trzymaj głowę nisko. Ukryj się, Simusie! Zobaczę, czy dam im radę! Jak powiem, biegnij! Leć za następną osłonę! Dobra, poczekam, matko. Lekcja cierpliwości. Ale nie kłamał, tyle dobrego. Ja mówię, a tam bajdurzy, idę dalej. A tu nie, a tu nie. Mogłabym tam czekać.
Ja mu ufam. Biegnij! Gdzie? O, nareszcie! Udało ci się! Expulso! Już. Doskonale, chłopie! Chłopie. Jeden już, jeszcze kilka! Dobra. Mogę iść? Expulso! Ja nie mam użyć tego Confringo na tym, czy mam? Confringo! Nie. Najwyżej by misja się nie powiodła i tyle. Kiepsko to wygląda, Simusie. Próbują cię powstrzymać. Aha, czyli tu już jestem safe. Co? O, nie podoba mi się to. Ja użyłam Confringo. Kurde. Jest bardzo źle. Ale poleciał! Mam problem z Confringo. Dawaj, dawaj, dawaj. To Confringo się trochę ładuje, ta? Dobra. Skupienie duże. Dobra. Tak, też jest łatwo. Tu trzeba ich po kolei. To nie byłam ja. Ale okej. Okay. Może być. Dobra. Okej. Okay. Tam mam iść? Chyba tak. O! Nie mają zawodników. Lewi, tarcza, znikła. Wiem, widziałam. Spoko. Pokonam ich drętwotą. Żartowałam. Dobrze. O kurde. Oż ty w dziób. Zapomniałam, że mam Confringo. Wygodne to było. Dałam radę. Przynajmniej mi się nic nie stało. Bang. Kurczę, myślałem, że tego mi się nie uda podłożyć. No a widzisz, udało się. To tylko dobry początek! Te... Pewnie. Odeprę tylu, ilu zdołam, Simusie. Jeśli to będzie konieczne, użyj Confringo. Gościu, ja tego używam cały czas. Dobra. To nie jest konieczne. Ostrożnie, Simusie. Nie ma tarczy, więc nie możemy popełnić błędu. Spoko. Ta, właśnie... Confringo! Ale co mi to da? Jak to? Confringo! Pewnie. Ej, ale... Ty! O, ty dziadzie. Królowa. Nadal nie?
Niewygodnie mi się zmienia te... Nie wiem, kogo tam trafiam. Czyli co? Muszę się tutaj bić, tak? Cześć. I cześć. Wszystko w porządku, Simus? Tak, mamy połówkę. Następny podłożony. Yeah, we did it. Genialnie, chłopie. Lecimy dalej. Oni tu teraz wpadną. Dobra. Hedzik. O, no w końcu mogę speedować. Którą mańkę mam iść? A, tu. Dobre jest to, że mam w zanadrzu... Słyszałam. On nie wiedział, gdzie ma uderzać. Wyglądał, jakbym ja nim grała. Tu? Jak się skrył? Kurz! Nie ma bariery, więc będzie gorzej. Nie wiem, gdzie... Nic mi nie jest! Nic! A tobie? Ta, tylko... Ej! Proszę mi nie kaszleć. Ale tu się wygodniej z nimi bije. Niż z tego. Jajks! Niż w pierwszej części. Ja tu nie mogę kucnąć. Przepał. Cóż. Skupiona na walce jestem, ale jaki Battlefield się z tego zrobił, to prawda. To już nie jest to samo, co pierwsze trzy części. Niestety. Pijemy za lepszy czas. Ja będę tak, wiecie, powolutku. Żeby nie było. Ale oberwał. Ale urwał. Uważać. Zrobię im akuku. Te żelki, tak. Dokładnie, te żelki. Śmiej żelki, akuku. Yeah. Ciśniemy dalej. Nic ci nie jest, Simusie? Nie. O dziwo, nie, i biegnę szybko. Cicho, coś się zrobiło, co? Tak, bo coś zaraz... Knują. Będzie zaraz łup. Już. Prawie koniec. No, chłopie, dobra robota. Tylko tak dalej. No to dobrze. Protego! Au! No i będziemy się ciągle by... Jak to? Okłamaliście mnie. Protego! A że tu? To po kolei pestkujemy. Pesteczki, pesteczki. Nie, głupio to. Jak się kryje? Tchórz. Wow. Wow. Też tak umiem. Też tak umiem. Myślałam, że ktoś jest za mną. O ty gadzie. O ty gadzie, ja ci dam, ja ci dam. A nie, był za mną, tylko to się tak zlewa. Skrył się. Kurcze! Nic ci nie jest?
Wszystko gra. Chyba chcą, żebym przestał ci pomagać. Dam radę. Mamy soundtrack pomocniczy. Już prawie. Już niedaleko. So close. Jesteśmy blisko celu. Świetnie ci idzie, Simus. Wiem. Jestem niepowstrzymany. Uważaj, Simus. Atakują z góry. A tutaj. Znalazłam ich. Tak przypadkiem. Żadnej znajdźki? Powinna tu być jakaś znajdźka. Cześć, przepraszam. Skupiłam się na znajdźkach. Ciekawe, czy ta pomoc Neville naprawdę jest pomocą, bo to wygląda trochę tak, jakby coś działało. O, ty! Ty, w końcu się skrył. Wcześniej nie chciał. Nie wiem, co zrobiłam. Może to nie byłam ja. Już. O, ty! O! Sorry. Dawać ostatni. Gotowe, Neville! Mamy to. Świetny, we did it. Wiedziałem, że dasz radę. A ja nie. Drobiazg. Błahostka. Błahostka. Easy peasy. Uciekaj! Ja ich powstrzymam. Idę! Idę. Petrificus Totalus. Czy ja mogę... Kurczę, chyba wiedzą, że chcemy wysadzić most. Nie mogę się przebić. Super. Możesz się nimi zająć, Neville? Mogę, ale coś mi nie wychodzi. No. Poddaj się, Finnegan. O, znają nas. Mają nasze te. Nie słyszeliście? Nie słyszeliście? Ta? Co? 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 Powtórz. Chodzi o to, że znają nasze dane osobowe. O co chodzi? Czemu? Rodo. Przystojniaki. Rodo. O ty gadzie. Biegnij na speedzie, a nie. A mogę tak? Dzięki. Lepiej. Too much better. Proszę mi zostawić mojego kolegę. Będę ich totalnie wszystkim atakować. To mi się podoba. Podjazdu nie macie. Dobra. Łatwo. O ty! O, chyba oberwał. Hopie, biegnij! Simus jest w sumie cały i zdrowy. To musi się zmniejszać. Dobra. A to głupio. I to jest taka zabawa, pobaw się w zaklęcia. I on się musi tak chronić, biedaczysko. Biegnij. Po pleckach i połaskoczę trochę. Także sorry. Ile można? Chyba ogarnęłam. Jaki snajper. Te dźwięki. Leć. Doskonale. To ich załatwiło. Ja nie mogę. Długo to trwa, długo. Widzę, są trzy te. Te. Jest w drodze. Tak.
Ja cię więcej was matka nie miała? Plecy ci robię, hopie. Tu się przynajmniej mogę powiedzieć zaklęciami. Tylko Simusa mi nie zabijcie. O. Łaskotki. No. A ten jest uparty. Czy ty możesz się w końcu poddać? Ej, mocny jest. Dziękuję. Radzi sobie Simus. Skubaniec. Okej. Okej. Przynajmniej tak sobie opanuje mniej więcej sterowanie. Ale jacie, to faktycznie jest męczące. Ale chyba są trzy punkty kontrolne, a Simus ma bardzo dużo życia. Jeszcze. Zobaczymy jak długo. Expelliarmus. Kiedyś Expelliarmus było przyjemniejszym zaklęciem. Serio, taki potężny ten. Ani ci z tego. Uparci są. No, tak. Dzięki, stary. No leć. Matko, ile tych punktów będzie kontrolnych? Jeszcze raz usłyszę stary. Nic, załatwiłem ich przed chwilą. Jakiś pan. Super. Mogę tak randomowo? Ej. Nie słyszeliś ta? Matko, nie słyszeliś ta? Dobra. Chyba w końcu to poprawnie powtórzyłam. Brawo ja. Brawo pozioma. O, jakie oni dźwięki wydają. I co, i nic? Ja! Dawaj go. Dawaj go. Pestkujemy na dwa. Aha, zaciął się. Zladżyło chłopaka. Dziękuję. Idę dalej, idę dalej. Tu jakoś było szybko. Widzą mnie. Nie martw się, Simus. Ale to jest dobre, zajmą się mną, a ja nimi. Kiedy już celują w ciebie, mają takie oty. Chyba chłopak zemdlał. I nawet nie widzę, jak on obrywa. Ale fajne to zaklęcie, przydatne. Nie powiem, przydatne. Jak się ganiają. Dobra, ale ten traci trochę żyćka. Troszkę niefajnie. O. Dzięki, Neville. Już? Czy jeszcze więcej? No już, łapać ci! No nie. Mam pomysł. Nie to! To była fajna znajdźka. Idę tam.
Bądź rozsądny. Nie ma dokąd uciec. Dobra. Nie dam im się, wiecie, tak łatwo. Też tak umiem i co? He, he, he. Serio? Myślałam, że znajdę znajdźkę. O, cześć! Kolego! Weź mnie nawet, nie denerwuj. Słyszałam to, Krucjo. Tam to jest. Dobra. Ja tutaj tylko podbiegłam po znajdźkę. O ty! Oni nie chcą, żebym to zdobyła. Mamy to. Nie tutaj! Dłuższy odcinek, chyba się cieszycie. Tam jest, dobra. Idę. Kawał drogi, Simusie. Siema. Dobrze się spisaliście. I co teraz? No i super. Abadabadu! Neville, nie podłożyłem ostatniego ładunku. Bez niego nie wysadzisz mostu. Zostaw to mi. Okej. Expulso! Nie rozumiem. Aha, nie muszę tego robić, dobra. Biegnę! Nic nie mówię, bo się skupiam. Skupiłam się też na tym, jak się ziomeczek nazywa. Skabior. Przecież go uderzam tą myszą. Ej! O co chodzi? Tak mi ładnie już poszło. I będę się ten... Kurde, dziadzie. Expulso! Dawaj, Neville! Dobrze, Neville! Na szczęście mam doping. Za tobą! Widzę! Ja go widzę! Oj! Muszę ciągle trzymać tę strzałkę do przodu, bo będzie inaczej słabo. Yeah! Pomocy! Jabadabadu! Trzeba było trzymać spację, dałam radę. Ja sama. Udało się. Niesamowite, robi wrażenie. Co to było? Wiadukt, atakują go! Wiadukt, dawno nie słyszałam tego słowa. Well. To jest wojna! Wow. Straszą nas tylko. Okej, moi drodzy, ale ja na pewno będę kończyła teraz odcinek, także mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia. Tutaj już tam zamknę okno. No i cześć.